Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenie na plecy, wiosłowanie na dolnym wyciągu. Pokażę Wam błąd, który dużo osób robi, a którego się nie powinno robić. Jak robić poprawnie, żeby plecy pracowały w środkowej tutaj sekcji, żeby te plecy działały. Najpierw pokażę Wam, jak się to powinno robić. To jest prawidłowy ruch. Zobaczcie. Bark przesunięty do tyłu. Podejdź bliżej. Klatka wypięta, plecy ściągnięte i bark, klatka piersiowa jest przed barkiem. A błędem jest, widzicie, mój bark wyszedł do przodu. Dużo osób, jak ma za duży ciężar, zbyt duży ciężar, nie ma siły już przełożyć łopatek do tyłu, więc po prostu ciągnie ciężar rękami i robi się taka zgarbiona. I wtedy bark szpiczasto wychodzi do przodu. Zobaczcie, że ma klatka piersiowa się schowała. Musi być. I teraz macie ściągnięte łopatki. Teraz stań z tyłu i pokaż, jak te plecy się ściągają. To jest prawidłowy ruch. A to jest zły ruch. Zobaczcie, że łopatki się nie ściągają z tyłu. Tylko biceps pracuje. Chodź tutaj jeszcze. Jak widzieliście, łopatka się ściąga. A tu niestety łopatka stoi w miejscu. I tu biceps pracuje mocno. Więc bark nie może wyjść do przodu. Jak Wam już bark wychodzi do przodu, znaczy, że musicie zrzucić ciężar. To jest częsty przypadek, jak jest za duży ciężar, że człowiek już nie ma siły plecami, już się nie wypnie szklatki i się człowiek spina, zgarbia. Bark musi leżeć, klatka z przodu. Nie bark wysunięty. Także zwróćcie na to uwagę, bo widzę, ten błąd często jest robiony. A to jest złe. Wtedy plecy nie pracują, tylko biceps, a to nie jest ćwiczenie na biceps. Spróbujcie tego.